Cóż, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję. Witam Piotra pierwszego. Piotr Przybyłko, miło Cię znów widzieć. Chciałem powiedzieć, że no nie widzę tutaj, ile jest osób, ale chciałbym prosić Was o informację zwrotną, czy mnie dobrze słyszycie, czy mnie dobrze słychać. Dobrze? Bardzo bym prosił na czacie o informację, bo mogę sobie. O, Patryk, witam Cię, Patryku. Strasznie się cieszę, że jesteś. Napiszcie proszę tylko, czy dobrze mnie odbieracie. Witam Grzegorza bardzo serdecznie. Słuchajcie, ja nie mogę, nie mam, nie wiem, nie chcę mi się teraz tego uczyć, tak? Nie wiem, jak mieć podgląd, czy w ogóle mogę mieć podgląd. Natomiast będę, Dorotkę witam też, będę widział po tym, co napiszecie, kto jest po prostu. Także proszę o krótki komentarz, że jesteście. No i proszę napiszcie, czy jest słychać dobrze. Okej, fajnie. Okej, to ja postaram się przez pierwsze minuty może mniej merytorycznie mówić, żeby dać szansę tym, którzy chcą dołączyć. Więc na początek jeszcze raz dziękuję, że jesteście ze mną. Dziękuję za zakup książki. Mam nadzieję, że świat nie będzie już taki sam dla Was po przeczytaniu pierwszych rozdziałów. Chciałbym też ogłosić, że dzisiaj jest także promocja, także trwająca 24 godziny. Nie wiem, czy za każdym razem będziemy robić taką promocję. Na pewno dzisiaj jest taka promocja, która właśnie się rozpoczęła w tej chwili i będzie trwała 24 godziny. Także można będzie znacznie taniej jeszcze książkę nabyć. Poza tym, no wiele osób mnie pyta, czy to jest zawartość tej książki jest podobna do Biblii Skuteczności, mojej poprzedniej książki. No w Biblii Skuteczności zawarłem jedynie krótką wzmiankę na temat komunikatu otwartego, natomiast tutaj macie pełny opis 50 narzędzi. Nie chciałbym być fałszywie skromny. Ja zresztą, słuchajcie, strasznie nie podoba mi się w Polsce to, że na każdym kroku jest przyjęte, że na siłę trzeba być skromnym, a jeśli nie jesteśmy skromnymi, to w Polsce trzeba przepraszać za skromność. No więc dobrze, więc ja się dostosuję, chociaż mówiąc otwarcie, jest mi to obce, ale okej. Przepraszam za skromność, za brak skromności raczej, ale chciałbym wam powiedzieć, że potęgę komunikacyjną, a więc i sprzedażową Ameryki w Stanach Zjednoczonych budowano raptem na 4, 5, 6 narzędziach komunikatu otwartego, tylko na tylu. W książce proponuję 50. Także no, Amerykanów, ci, którzy zastosują narzędzia z książki, pozostawicie daleko, daleko w tyle po prostu. Możecie być równie szokujący, znacznie bardziej szokujący w komunikowaniu się niż Amerykanie bywają szokujący dla innych nacji. Dużo osób mnie pyta też o to, jakie wrażenie robi komunikat otwarty na tych, którzy go w ogóle nie znają. No więc na tym polega jego moc, na tym polega właśnie jego siła, że on działa piorunująco, szczególnie wtedy, kiedy ludzie nie mają w ogóle pojęcia na temat samego komunikatu. Bywa wręcz taki kontakt szokujący, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Także bez fałszywej skromności uważam, że wszyscy możecie być lepsi od Amerykanów. Mówię o Amerykanach dlatego, że są takie badania prowadzone, słuchajcie, co parę lat na ten temat, jaka nacja buduje z nami najlepsze relacje, z kim byśmy się chcieli zaprzyjaźnić na co dzień. No i nie Amerykanie są autorami tych ankiet, tych testów, Europejczycy, Niemcy konkretnie. Zawsze Amerykanie wygrywają, nawet w krajach arabskich. Także ten styl takiej otwartości, z tym, że można by dyskutować oczywiście, czy on jest w Ameryce prawdziwy, czy jest trochę fałszywy. Ja proponuję coś innego, coś znacznie mocniejszego. Dlatego, że proponuję, żebyście byli otwarci nie fałszywie, nie za pomocą manipulatywnego stosowania tych narzędzi. Dlatego cały czas będę was namawiać na to, żebyście stosowali te wszystkie narzędzia komunikacji, mając w tyle głowy, no,
to, że mówimy prawdę. To jest bardzo istotne, słuchajcie, dlatego że tym wygramy z ludźmi, którzy na przykład dołączą się dzisiaj do naszego webinaru, kupią książkę, sprzyjają PiS-owi i może sobie myślą, że będą równie skuteczni. No niekoniecznie. No niekoniecznie, dlatego że politycy PiS-u nie bardzo mogą sobie pozwolić na otwartość, bo wtedy musieliby po prostu powiedzieć prawdę. Jeśli będą kłamać, to jest to łatwe do wykrycia. Potem przy jakiejś innej okazji powiem wam, jak to zrobić, jak łatwo jest wykryć ewidentne kłamstwo, ewidentną manipulację. Chodzi o coś innego. Chodzi o to, że każdy człowiek ma naturalne pokłady charyzmy. Jeżeli mówimy, my mamy występ gdzieś publiczny, słuchajcie, od którego będzie zależało nasze życie na przykład, albo życie kogoś nam bliskiego, to, no to w naturalny sposób ludzie są w stanie wykrzesać pokłady charyzmy, chociaż nigdy się wcześniej nie uczyli, jak charyzmatycznie występować. Dlaczego taki efekt występuje i kiedy taki efekt występuje? On występuje tylko w rezonansie. Wtedy, kiedy mamy rezonans między tym, co mówimy, a tym, co w tle, o czym myślimy. Jeżeli byście kłamali za pomocą komunikatu otwartego, no to oczywiście możecie to zrobić mniej lub bardziej sprawnie, oczywiście, ale nie będzie tego rezonansu. Natomiast jeżeli będziecie coś mówić w komunikacie otwartym i będziecie mieli pełne przeświadczenie, że mówicie dokładnie to, o czym myślicie i odpowiada to prawdzie, no to wtedy będzie wystąpi jeszcze bonus dodatkowo, dlatego że jest szansa, że będziecie też w części charyzmatyczni w naturalny sposób. Nie fałszywy, nie wytrenowany, a w naturalny sposób. Jeszcze chciałbym też powiedzieć, że to jest 50 narzędzi w przeciwieństwie do tych kilku, które opisałem w Biblii Skuteczności. I to jest jakby pierwsza część. W planie też mam drugą część, raptem za parę miesięcy, gdzie udostępnię wszystkie narzędzia komunikacji otwartej. Ponieważ nie nastawiam się na to, żeby w Polsce, słuchajcie, prowadzić jakieś szkolenia z komunikatu otwartego. Kiedyś, jak wiecie, nastawiałem się na to, chciałem te narzędzia trzymać w jakiejś tam tajemnicy, natomiast teraz zdecydowałem, że je wszystkie po prostu wam udostępnię. No i podam tym samym pod publiczny osąd, jak wiele możecie za ich pomocą zdziałać. Słuchajcie, to jest istotne, dlatego że komunikacja międzyludzka to nie jest jakaś fanaberia psychologiczna. To nie jest jakaś umiejętność taka jak kwiatek do kożucha, która może się przyda, może się nie przyda. W zasadzie wyobraźcie sobie, że bardzo dużo na przykład inwestujecie w rozwój osobisty. No to taki rozwój osobisty bez komunikowania się w zasadzie nie ma sensu. Rozwój osobisty, czy cokolwiek robimy, żeby się doskonalić, ma sens wtedy, kiedy potrafimy to wykorzystać po pierwsze dla innych ludzi, po drugie w komunikowaniu się z innymi ludźmi. Istotą człowieczeństwa, istotą bycia człowiekiem jest nie tylko ludzki sposób bycia na co dzień, ale komunikowanie się należy do najbardziej elementarnych, podstawowych umiejętności. I dlatego ja osobiście też mam swoich idoli. Ja osobiście uważam, że do tej pory, do dziś niedoceniony jest Ludwig von Wittgenstein, którego bardzo wam polecam. Uważam, że poloniści w szczególności, czy ludzie, czy literaturoznawcy nie odczytali prawidłowo, czy też filozofowie, nie odczytali prawidłowo tych genialnych, absolutnie genialnych myśli, komunikatów, których zaledwie dotknął Ludwig von Wittgenstein. Między innymi powiedział o tym, że język wyznacza nam nasze naturalne granice poznania świata. Czyli na tyle dobrze poznajemy świat, na ile dobrze operujemy językiem. To za mało. To nie jest pełna prawda. Gdyby Ludwig Wittgenstein żył, gdyby prowadził swoje badania dalej, myślę, że dopisałby jeszcze coś więcej. Że język naturalny, którym się posługujemy, wyznacza nam nie tylko granice poznania,
ale cały wyznacza sposób bycia i sposób myślenia. I teraz dotykamy ważnej kwestii, dlatego że to też opisał Wittgenstein w pewnym zarysie. Najpierw zafascynował się tym, że myślimy obrazami. Potem natomiast w późniejszych pracach odkrył, że nie jest łatwo ludziom komunikować się. Nie jest łatwo odczytywać prawidłowo nasze intencje. To bywa źródłem bardzo wielu konfliktów na co dzień. Źródłem nieefektywnej sprzedaży. Na przykład to, co mnie zawsze deprymowało, to takie wzmianki w teorii sprzedaży, że jeśli na 10 rozmów jedna skończy się sukcesem, no to znaczy, że pozytywnie coś sprzedajemy. Czyli 1/10 skuteczności. No to jest absurd oczywiście. Mam nadzieję, że komunikat otwarty wam da w sprzedaży 0,9 skuteczności, czyli 90%, a nie 10%. No w każdym razie, co twierdził Wittgenstein? Twierdził, że bardzo trudno nam się komunikować, ponieważ ludzie oprócz tego, że chcą sobie przekazać jakieś informacje, grają. Grają względem siebie. My podejmujemy ciągle jakieś gry. Na przykład mówimy coś komuś, niekoniecznie tylko dlatego, żeby coś konkretnego przekazać, ale mówimy, żeby zagrać też kogoś ważnego, kto ma, nie wiem, dostęp do informacji. Chcemy wysnuć jakąś intrygę na przykład. Chcemy wprowadzić dezinformację. Są to różnego typu gry, które podejmujemy. Teraz co robi komunikat otwarty? Komunikat otwarty ucina. Ucina te wszystkie gry. Gry w komunikacie otwartym, tak jak to opisywał Ludwig Wittgenstein, nie mają sensu. Nie mają sensu, ponieważ jeżeli sami poczujemy, że podejmujemy jakąś grę, czy zobaczymy, że ktoś podejmuje jakąś grę, natychmiast o tym komunikujemy, natychmiast o tym mówimy. Czyli w komunikacie otwartym to nie jest tak, że ja podchodzę do kogoś i mówię: słuchaj, mam pewną wiadomość do przekazania, tylko jeżeli nie będę chciał być zdemaskowany, to powiem: słuchaj, mam dla ciebie pewną wiadomość, którą chciałbym ci przekazać, ale oprócz tej wiadomości chciałbym, żebyś docenił, że właśnie ja jako pierwszemu ci tę wiadomość przekazuję. Mówię ci o tym, bo ostatnio czuję się niedowartościowany z twojej strony, a potrzeba mi trochę dowartościowania, dlatego chciałbym, żebyś to docenił. Czyli my to wszystko, co normalnie ludzie ukrywają, do czego się nie są w stanie przyznać, my to wszystko mówimy w komunikacie otwartym. I żeby nie pozostać na takiej płaszczyźnie nie tak, żeby piszecie, że oświetlenie mam fatalne. Dziękuję Robertowi za uwagę. Tak, następnym razem przemieszczę się trochę w inne miejsce, żeby to światełko nie przeszkadzało. Natomiast wracając do gier, no wyobraźmy sobie, że otwarcie komunikujemy również o naszych intencjach, nie tylko o emocjach, ale na temat naszych intencji. No to w tym momencie wygrywamy każdy proces komunikacyjny. I teraz oczywiście to wymaga pewnej odwagi. Tak, ja może inaczej trochę usiądę. Okej. Słuchajcie, to wymaga trochę odwagi, dlatego że dobrze, ja rozumiem. Ja rozumiem, że czasem się może zdarzyć, no, że poczujecie się przytłoczeni. No, macie nagle wyjść na scenę, jest jakiś poważny temat do poruszenia, czy z jakimś poważnym człowiekiem biznesu się spotykacie i nagle macie mówić o swoich emocjach. Wszystko jedno, czy w negatywnym, czy w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ja wiem, że to nie jest takie proste. To jest pewnym aktem odwagi. To wymaga trochę odwagi, żeby to zrobić. Ale jest na to sposób. W samym komunikacie otwartym jest na to sposób i za moment o tym powiem, ponieważ no dzisiaj omawiamy pierwsze narzędzie, w miarę dokładnie pierwsze narzędzie komunikatu otwartego. Jakim jest ujawnianie naszych emocji? Czyli to, co robimy przy okazji dowolnego tematu, to ujawniamy nasze emocje, ujawniamy, co czujemy, co przeżywamy w danym momencie, w danej chwili. Nie jest to łatwe. Może wymaga to nie tyle nastawienia, co takiej, powiedziałbym, personalnej odwagi.
Owszem, natomiast będzie to profitować natychmiast, bardzo szybko, błyskawicznie. Jest coś, co możemy zrobić, żeby zminimalizować ten poziom odwagi. Co się bowiem okazuje? Słuchajcie, no po pierwsze pamiętajmy o tym, że emocji jest trochę dużo. Mamy ich dobrze zdefiniowanych ponad 55. 55 stanów emocjonalnych, o których możemy mówić, o których powinniśmy mówić. Zaznaczam, że powinniśmy, dlatego że ludzie często myślą, że profesjonalizm w sprzedaży, w negocjacjach, w czymkolwiek jest osadzony, słuchajcie, w takim byciu cyborgiem, że chodzi o to, że mamy się zamienić w cyborga, który nagle czysto merytorycznie będzie mówić. Nie, istotą naszej siły oddziaływania jest bycie człowiekiem, który przeżywa określone emocje, obojętnie na jak profesjonalny temat mówimy. I teraz mamy tych emocji bardzo dużo. Teoretycy wyszczególniają 10 takich emocji elementarnych, 10 emocji podstawowych. I tutaj dochodzimy do pewnej bardzo ważnej kwestii. Za moment dojdziemy, mianowicie, no, jakie są najbardziej naturalne emocje. Za moment się okaże, że niestety najbardziej naturalne dla nas są emocje negatywne, a nie pozytywne. Ale zgodnie z obietnicą chciałbym wam powiedzieć, jak zredukować ten poziom odwagi, który jest potrzebny. Otóż chodzi o to, że narzędzie pierwsze możemy stosować na trzech poziomach, na trzech bardzo różnych poziomach. Pierwszy poziom, najpłytszy, jest najtrudniejszy, dlatego że wymaga tego, żeby stanąć przed ludźmi, na przykład na scenie, i powiedzieć na samym początku, po pozdrowieniu na przykład ludzi: słuchajcie, tak w ogóle to mam tremę, zjadają mnie emocje, przez pierwsze 5 minut zawsze jestem bardzo zdenerwowany, jak występuję przed grupą większą niż na przykład 10 osób. Okej, to wymaga pewnej odwagi. I to nie jest takie proste, żeby wyjść i powiedzieć. Poza tym ludzie się jak ognia boją, że może jak to będzie niemerytoryczne, to źle wypadnę. Słuchajcie, prawda jest inna. Prawda jest taka, że właśnie od takich nie na temat rzeczy należy zacząć, dlatego że to wam zbuduje relacje, a nie te kwestie chłodne, merytoryczne. Co więcej, nawet robiłem takie testy i mogę wam przekazać jeszcze mocniej, że jeśli wyjdziemy na scenę, czy jeśli wyjdziemy na papierosa, czy po prostu na kawę się z kimś umówimy i kompletnie nie wiemy, co powiedzieć w danym momencie, to dajcie sobie spokój z pogodą. Szkoda czasu mówić o pogodzie. Zawsze mamy prawo, zawsze mamy możliwość mówienia o naszych emocjach, o tym, co czujemy tu i teraz. No okej, ale nie jest to takie proste, to jak zredukować napięcie? Otóż wystarczy sięgnąć do drugiego poziomu. No, a co tam jest na tym drugim poziomie? To widać, słuchajcie, potem, jakbyśmy się zapytali, w sensie takim psychologicznym czysto, czego najbardziej się w życiu boimy? Strach. Jesteśmy zwierzętami, no okej, bardziej rozwiniętymi od innych zwierząt, chociaż to zależy w jakiej dziedzinie, bo nie ma zwierząt, myślę, tak prywatnie sobie, tak okrutnych, jakimi są ludzie, więc w niektórych kwestiach pewnie przewyższamy zwierzęta, ale w niektórych im dopiętnie dorastamy. Zwierzęta nie potrafią manipulować. Ale okej, wróćmy do pytania. Może na czacie będziecie mi łaskawie dać wskazówki, co na ten temat myślicie. Czego najbardziej się boicie? Przy okazji zbadamy, czy w ogóle jesteście świadomi tego, czego najbardziej się boicie. Co buduje największy strach? To bardzo proszę pierwszych odważnych, żeby ujawnili, jak sądzą, czego się boimy. Dorota napisała, że nasi aktualni politycy znakomicie grają na emocjach. Tak, ale grają na emocjach innych. Natomiast pierwsze narzędzie mówi o tym, jak wykorzystać emocje własne, nie jak wykorzystać emocje innych ludzi. Więc jeszcze raz apeluję, tak, pojawiają się pierwsze hasła. Tak jak myślałem, zaczynacie bardzo patetycznie, zaczynacie bardzo mocno. Lęk przed śmiercią, lęk przed utratą bliskich, brak stabilności finansowej. Tak naprawdę to nie tego się boimy. Boimy się najbardziej czegoś znacznie bardziej elementarnego.
Bólu cielesnego, tak. Samotności, to wszystko prawda. Oczywiście tego wszystkiego się boimy na co dzień. Natomiast co pokazują badania psychologiczne? Będziecie pewnie zaskoczeni, ale badania pokazują, że największe obawy, największy lęk budzi strach. Sam strach. Czyli to jest zabawne, bo to jest tak, jakby umysł miał konstrukcję, nie tylko konstrukcję fraktalną, taką samopodobną, ale jakby funkcjonował fraktalnie. To znaczy boimy się zwrotnie tego samego, czego się boimy. Trochę tautologicznie, ale tak właśnie jest. Najbardziej boimy się własnego strachu w gruncie rzeczy. No więc to jest blisko związane z tym drugim poziomem. Ktoś napisał oceny, słuchajcie, bardzo słusznie Rafał napisał. Boimy się ocen. Komunikat otwarty, mam nadzieję, też uchroni was przed tym, żeby nie oceniać ludzi. Taka najgorsza przypadłość, którą obserwuję w Polsce, która bardzo mnie drażni, od wielu lat drażniła, kiedy bywałem w Polsce, to takie przeświadczenie, że cholera, na każdym kroku wszyscy mnie oceniają. Słuchajcie, to jest jakiś obłęd po prostu. Obłęd oceniania. Dziennikarze nie wstydzą się wprost pytać komentatorów, innych polityków, jak pan, jak pani ocenia innych osób. No to wieczne ocenianie, pisał już o tym Władysław Reymont, że największe obawy budziło to, co ludzie powiedzą. Tak, czyli to wiejskie, co ludzie powiedzą, to jest potworny, paniczny lęk przed ciągłą oceną. Nie tylko boimy się wiecznie oceny innych, ale sami oceniamy. Non-stop oceniamy innych. Więc ja przy okazji apeluję po prostu, żeby nie oceniać. Ktoś tutaj z was pyta, czy nieposiadanie strachu jest pewną dewiacją. Pewnie tak, dlatego że strach ratował nam życie wielokrotnie. Natomiast ja proponuję podejście zdywersyfikowane do strachu. Ja proponuję nie to, żeby się w ogóle niczego nie bać, bo to będzie niemożliwe z definicji. Ja wam proponuję coś innego, żeby bardziej być świadomym dzięki komunikatowi otwartemu, a w związku z tym, żeby zarządzać swoim strachem, czyli nie bać się rzeczy niepotrzebnych. No czyli co zrobić, żeby teraz nie bać się występu publicznego, nie bać się ujawnienia emocji podczas występu publicznego albo kiedy rozmawiamy na kawie z kimś na dowolny temat. To zamiast mówić o tym, co przeżywacie, powiedzcie o tym, co przeżywacie w związku z tym, że za moment ujawnicie swoje emocje. I okazuje się, że to jest uczynić znacznie łatwiej, niż od razu prosto z mostu powiedzieć o tym, co przeżywamy, co czujemy. Czyli wychodzimy na scenę i nie mówimy o tym, że słuchajcie, jestem potwornie zdenerwowany, mam niebywałą tremę dzisiaj, tylko mówimy, dobrze, na samym wstępie chciałbym się wam przyznać do czegoś, czego się niestety bardzo wstydzę i trochę obawiam się to wam ujawnić. A mianowicie to, że zawsze na początku występu jestem zdenerwowany. No niestety nie potrafiłem przez lata się z tym uporać. Czyli schodzimy na drugi poziom, czyli mówimy o emocjach w stosunku do przeżywanych emocji. Mało tego, można wejść jeszcze na trzeci poziom, gdzie mówimy na temat emocji, emocji innych, na temat emocji przeżywanych. Ja wiem, brzmi to może skomplikowane trochę, ale może prosty przykład wam podam a propos tego wyjścia na scenę. Czyli wychodzimy i mówimy, kochani, no teraz poczułem wreszcie prawdziwą ulgę, poczułem się dobrze. Wiecie, dlatego że patrzę na was i zdałem sobie sprawę z tego, że nie muszę się wstydzić, że mogę wam wprost o tym powiedzieć, a to jest duża ulga. Nie muszę się wstydzić tego, mogę wam powiedzieć, że potwornie przeżywam tremę, że paraliżuje mnie trema przez pierwsze 5 minut mojego występu. No i to właśnie niweluje strach. No nie strach w ogóle, bo to jest instynkt, tak? To jest zakodowane w naszym instynkcie samozachowawczym, ale chodzi o to, żeby zarządzać tym, żeby wyłączyć strach w danym momencie. To wystarczy o nim opowiedzieć. Wystarczy o nim opowiedzieć i to na drugim albo na trzecim poziomie, tak jak wam zademonstrowałem. I wtedy to rzeczywiście jest skuteczne. Dla tych, którzy dołączyli się, słuchajcie, później chciałbym tylko przypomnieć, że
trwa promocja jeszcze raz dzisiaj książki, mianowicie przez 24 godziny będzie ona dostępna w cenie promocyjnej. Dobrze. No tutaj Sławek napisał bardzo mądrze, że podstawą sukcesu jest nie przejmować się opiniami innych. Słuchajcie, to się łatwo mówi. To się łatwo mówi, ale jak, no mówiąc już teraz, rozmawiając z wami w komunikacie otwartym, jak sądzicie, jak ja mogłem się czuć po rocznym pobycie w areszcie tymczasowym, kiedy różne świństwa nie tylko mnie wrobiono, podrzucono, ale jeszcze cała była akcja medialna przeciwko mnie. Tak, no, czy można było wzruszyć ramionami i powiedzieć, że kompletnie się tym nie przejmuję. No niby się łatwo to mówi, ale to nie jest takie łatwe w praktyce. Nawiasem mówiąc, chciałbym wam powiedzieć, że właśnie mam pewien pomysł przy okazji, jak coś dobrego z tego uczynić, co na mnie wypróbowano czy przetestowano. Mianowicie piszę książkę na ten temat, jak najprościej jest zabić wizerunkowo człowieka. Jak najprościej można zlikwidować, wyeliminować wizerunkowo swoich wrogów. Oczywiście nie piszę tego po to, żeby uczyć ludzi, jak to robić, tylko opiszę to na przykładzie również i swoim, jak prosto jest wyeliminować wizerunkowo danego człowieka. Słuchajcie, to jest niebywałe, ale wyobraźcie sobie, że można na swoją reputację, na wizerunek pracować 30 lat, a zmasowana jedna krótka akcja medialna i ślad w internecie na ten temat może to wszystko zrujnować przez jeden dzień, nawet nie cały dzień. To jest przerażające. Przerażające jest to, że tak łatwo to jest zrobić. Natomiast jest taka nadzieja w tym, że jak ludzie poznają te mechanizmy, jak będą znać te mechanizmy, będą wiedzieli, że to bardzo łatwo jest zrobić, to wtedy jest taka nadzieja, że to nie będzie tak łatwo działać. I tutaj nie tylko egoistycznie, słuchajcie, jakby użalam się nad sobą, nie tylko egoistycznie chciałbym opisywać swój przypadek i jest wiele innych przypadków. Mam przyjaciół, którzy przez 25 lat budowali uczciwie, solidnie firmy. A teraz jeden z nich na przykład siedzi ponad 2 lata w areszcie tymczasowym, dlatego że podpadł kacykom politycznym, dlatego że postanowili go zniszczyć. Nikt o nim nie mówi, bo nie jest ważną, nie był ważną postacią. Za szybko zrobił sukces i nie chciał się podzielić z politykami. Słuchajcie, ten człowiek, czy jemu zmarnowano, zrujnowano po prostu doszczętnie życie. No i w jaki sposób? Zarzucając mu udział w grupie przestępczej. Słuchajcie, to brakowało oprócz prezesa i wiceprezesa firmy, Rocka zresztą, brakowało trzeciego do grupy przestępczej, to dopisano kierowcę, że kierowca był trzecim przestępcą, a wtedy już można mu postawić zarzut na temat kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. To się w głowie nie mieści. To się w głowie nie mieści, jak można wykorzystać techniki wizerunkowe razem z aparatem sądowniczym, razem z podstawionymi prokuratorami do tego, żeby zniszczyć każdego człowieka. Także będzie na ten temat odrębna książka, natomiast okej, jak się bronić w takich sytuacjach? No, komunikat otwarty może być bardzo istotną bronią. Bardzo istotną bronią, szczególnie wtedy, kiedy w tle wiemy o tym, kiedy w tle posługujemy się prawdziwym przekazem, prawdą. Przy tej okazji chciałbym też powiedzieć wam coś, co mnie również irytuje często w komentarzach moich klientów. Mianowicie jest taka tendencja do tego, jest taki trend już trwający bardzo długo, żeby gloryfikować naturalność. Ludzie podkreślają, że najważniejsze jest to, żeby być sobą, żeby być naturalnym. No, przy zderzeniu z psychologią, z wiedzą psychologiczną, którą mamy w tej chwili, to jest absurdalne. To jest absurdalne, dlatego że jeżeli chcemy być naturalni, to powinniśmy być no, bardzo źli. Bardzo źli w stosunku do siebie. Dlatego że, słuchajcie, jest 10 takich elementarnych, jak wspomniałem wcześniej, jest 10 elementarnych emocji, które wszyscy przeżywamy. I z tych elementarnych emocji potem
ewentualnie budują się, czy one się składają na bardziej wyrafinowane emocje. Takie najbardziej podstawowe emocje to strach, zazdrość, obrzydzenie, radość i tak dalej. No dobrze, tylko że na tych 10 elementarnych emocji, 9 emocji to emocje negatywne, a tylko jedna z nich, radość, jest emocją pozytywną. Oczywiście radość w kombinacji z innymi też może dawać emocje pozytywne, ale taką czystą formą, na którą się potem składa miłość i wiele innych rzeczy, no jest radość. To jest tylko jedna emocja. Czyli co to oznacza w praktyce, gdyby przypisać każdej emocji równe prawdopodobieństwo występowania? No to gdyby tak zrobić, to by się okazało, że 10 razy częściej przeżywamy negatywne emocje niż pozytywne emocje. Więc co to znaczy być naturalnym? To znaczy 10 razy częściej komuś dawać kopa w dupę, niż na przykład dowartościować, niż powiedzieć coś pozytywnego. No to, słuchajcie, jest koszmar. To jest koszmar przebywania z kimś takim, kto będzie mieszać was z błotem 10 razy częściej, niż mówić coś pozytywnego. To jest ta wasza naturalność. Być naturalnym to być złym po prostu. Dlatego chyba ostatnią rzeczą, do której chciałbym was namawiać, to taka naturalność spontaniczna. Oczywiście dążymy do tego, żeby każde narzędzie komunikatu otwartego stosować w naturalny sposób. Oczywiście dążymy do tego, żeby wszystko to, co mówimy pozytywnie, brzmiało i było czymś naturalnym. Jasne, że tak, ale do tego się trzeba przyzwyczaić. Jeżeli dbamy, bo co to znaczy być sobą też? Być sobą to znaczy stanąć w miejscu, nie rozwijać się, nie doskonalić i po prostu jak ta krowa przywiązana u płotu, która nie zmienia poglądów całe życie, no być sobą cały czas identycznym, takim samym. No to jest zaprzeczenie rozwoju, to jest zaprzeczenie wszystkiego. Jeżeli chcemy się rozwijać, jeżeli chcemy się doskonalić, jeżeli dbamy o rozwój osobisty, nie możemy pozostać na etapie bycia sobą. A warto hasło być sobą, warto zamienić na hasło być lepszym od siebie. Być następnego, kolejnego dnia kimś po prostu lepszym, a nie tak samo złym. Dlatego nie bójmy się tego, że może przez pierwsze 2 dni, przez pierwsze 3 dni niektóre narzędzia komunikatu otwartego wydadzą się nam sztuczne w stosowaniu, wydadzą się czymś nadmiernie pozytywnym. Nie bójmy się tego, dlatego że bardzo szybko do tego się przyzwyczajimy, bardzo szybko do tego przywykniemy i już po 3-4 dniach to będzie dla was naturalne. Słuchajcie, robiono takie eksperymenty, gdzie wypuszczano tak zwanych animatorów na miasto, którzy mieli bardzo proste zadanie. No, mieli po prostu się przez pół dnia sympatycznie w miarę do ludzi uśmiechać. Oczywiście nie mieć przyklejonego permanentnego uśmiechu do ust, bo to by było nienormalne, tylko była tam prosta zasada wpisana w to, że jak się nasz wzrok spotka z danym człowiekiem, to wtedy się do niego uśmiechamy, tak? No to wszyscy komentowali to w ten sam sposób, że przez pierwsze 2 godziny, dwie, a nawet 3 godziny, no była to kwintesencja sztuczności. Ci ludzie nie czuli się naturalnie. Natomiast w 4., 5. godzinie czuli się w pełni naturalnie. Dlaczego się tak czuli? Dlatego, że widzieli pozytywne reakcje. Okazało się, że ci, którzy właśnie sztucznie narzucali sobie ten uśmiech, spotykali się ze znacznie sympatyczniejszą reakcją, z gotowością do budowania relacji, w przeciwieństwie do tych, którzy mieli gburowaty wygląd przez cały dzień. Dlatego komunikat otwarty może się wydać, niektóre narzędzia mogą wam się wydać sztuczne, ale tylko w pierwszym momencie. Potem, kiedy do nich przywykniecie, kiedy zrobicie z nich naturalny wasz sposób bycia, to wtedy
No tutaj ktoś napisał, że z tym patrzeniem w oczu w Polsce w oczy jest ryzyko. Tak, słuchajcie, niestety tak robiłem taki eksperyment kiedyś. Moi animatorzy maszerowali z Placu Bankowego na Plac Konstytucji i mieli takie proste zadanie, żeby patrzeć się prosto w oczy mijanym przechodniom i do niektórych uśmiechać. No to rzeczywiście, jeżeli to robili spontanicznie w stosunku do wszystkich napotkanych osób, no to były reakcje negatywne. To były reakcje negatywne takich, no powiedziałbym, karków kilku, pamiętam, którzy w łeb po prostu komuś tam chcieli dać. No to są, nawiasem mówiąc, reakcje atawistyczne, bardzo prymitywne. To trochę nie najlepiej świadczy o nas jako o społeczeństwie, dlatego że tak się psy zachowują, tak? Jeżeli nie chcecie, żeby was pies ugryzł, który was atakuje, to nie patrzcie mu prosto w oczy. Dlatego że zwierzęta traktują to jako wyzwanie. Zwierzęta traktują to jako wyzwanie do walki. No i najbardziej prymitywni ludzie, niestety, przykro mi to powiedzieć, reagują podobnie. To znaczy spojrzenie na kogoś, niekoniecznie połączone z uśmiechem, traktują jako wyzwanie do tego, żeby walczyć. Więc oczywiście w Polsce trzeba z umiarem to stosować. Natomiast no cóż, im więcej osób będzie to robić, tym lepiej. Natomiast komunikat otwarty, znaczy tam nie ma takiego narzędzia w ogóle w tym zbiorze, jak uśmiechanie się do siebie, tak? Mówimy, skupiamy się dzisiaj na pierwszym narzędziu, czyli na tym, żeby ujawniać nasze przeżycia, żeby ujawniać nasze emocje, to, co czujemy, to, co przeżywamy. I nie ma w tym, pamiętajcie, nic nieprofesjonalnego. To jest zupełnie normalna reakcja, zupełnie coś normalnego, co powinno natychmiast dać efekt. Dlaczego? Dlatego, że i w tym być może też tkwi potęga tego narzędzia. Dlatego, że to jest zaraźliwe. Dlatego, że to jest zaraźliwe, dlatego, że jeżeli ja nagle, no nie będę tego sztucznie teraz robić przed wami w tej chwili, bo was nie widzę, tak? No widzę tylko was w komentarzach, które, nawiasem mówiąc, bardzo mnie cieszą i za które dziękuję. Na niektóre pytania będę starał się odpowiedzieć jeszcze. Natomiast oczywiście, znaczy jest, dobrze, jeszcze jest jednak ważna kwestia, którą warto poruszyć. To jest zaraźliwe. To jest zaraźliwe w tym sensie, że jeżeli nagle otwieracie się przed swoim rozmówcą z łatwością. Aha, i też chciałbym być dobrze zrozumiany. Słuchajcie, to nie jest tak, że pierwsze narzędzie polega na tym, że wypowiadamy jedno zdanie. No nie, chodzi o to, żeby wypowiedzieć nawet kilkanaście zdań na ten temat, co przeżywamy, co czujemy. Czyli nie chodzi tylko o to, żeby powiedzieć: jestem zdenerwowany, przeżywam stres, albo jest mi przesympatycznie w waszym towarzystwie. Chodzi o coś więcej. Chodzi o to, żeby uzasadnić, dlaczego naszym zdaniem tak się czujemy. Co jest powodem naszych emocji. Dopiero wtedy to narzędzie ma sens, kiedy podajecie emocje i uzasadniacie, skąd się one biorą. Uzasadniacie, dlaczego je przeżywacie. No to piękne w tym narzędziu jest właśnie to, że ono jest zaraźliwe. I wielokrotnie, słuchajcie, spotkacie się z tym, że nagle się otwieracie emocjonalnie, mówicie, co przeżywacie komuś i mówicie, dlaczego to coś przeżywacie. To też jest dobre narzędzie w ripoście. Jeżeli ktoś wam coś niemiłego, niesympatycznego powie, no to naturalna reakcja, naturalną naszą reakcją jest powiedzieć, że czujecie się zmieszani, czy czujecie dyskomfort psychiczny w związku z tym, że ktoś tam nieuprzejmie coś odpowiedział na przykład. To jest zupełnie naturalne, prawda? No w każdym razie, jeżeli odważycie się i otworzycie się emocjonalnie przed drugim człowiekiem, zobaczycie już bardzo szybko, po paru minutach, że znakomita większość tych osób także się przed wami otworzy. Natomiast to zjawisko psychologiczne jest trochę głębsze i chciałbym wam o tym trochę więcej powiedzieć, bo co się okazuje? Okazuje się, że ci, którzy no, nie znają tego narzędzia, a to będzie 99,99% ludzi, z którymi będziecie rozmawiać, no będą zaszokowani waszą otwartością, ale nie będą w stanie rozpoznać, że to otwarcie jest otwarciem emocjonalnym.
Oni to poczują w ten sposób, jakbyście dosłownie się otwierali z waszym życiem, tak? Ze wszystkim przed nimi. I co oni, jeżeli to będzie zaraźliwe, to co oni zrobią? Oni się otworzą dosłownie przed wami. Bardzo często taki efekt zaobserwujecie. Czyli my się otwieramy tylko emocjonalnie, nie mówimy o naszych intymnych jakichś przeżyciach czy sprawach, tylko otwieramy się emocjonalnie. A zaobserwujecie taki efekt bardzo często, że ludzie będą się dosłownie przed wami otwierać. Bo ludzie, którzy nie są zaznajomieni z tym narzędziem, nie będą widzieli granicy między otwarciem emocjonalnym, a otwarciem no, dosłownym, tak? Ujawnieniem, nie wiem, jakichś szczegółów prywatnych ze swojego życia. Także to oczywiście tym lepiej i tym mocniej działa. I to też nie wszystko. Będziemy na webinarach, chciałbym, ponieważ tych narzędzi jest dużo, tak? To jest ich w sumie 100. Także na każdym webinarze będę chciał wam opowiadać o jednym narzędziu. Czyli każdy następny webinar to będzie o jedno narzędzie więcej, ale jeszcze do tego mam pewien pomysł, co zrobić, żeby nasze spotkania webinarowe były absolutnie w 100% skuteczne. Czyli nie tylko czytanie książki, ale również te spotkania webinarowe. O tym powiem za moment. Natomiast przedtem chciałbym wam powiedzieć o jeszcze jednym efekcie psychologicznym, który nie od razu odkryłem. Odkryłem to po jakimś czasie testowania komunikatu otwartego. Okazało się bowiem, że ludzie, których nauczymy się otwierać emocjonalnie, ludzie, którzy będą mówić, komunikować o swoich emocjach, w rzeczywistości będą mówić coś więcej. Będą mówić nie mówiąc. Czyli będzie w tym równoległy przekaz podprogowy, przekaz nieuświadomiony. Czyli to nie jest tak, że my tylko mówimy to, co mówimy w sensie merytorycznym co do treści. My sobie często nie zdajemy sprawy z tego, że to, co mówimy, zawiera w sobie pewien przekaz nieuświadomiony. No, oczywiście jest inną sprawą, czy ludzie będą w stanie ten przekaz nieświadomy odczytać, czy nie będą. Akurat narzędzia komunikatu są tak wykreowane, są tak stworzone, że każdy człowiek, który nawet nie zna komunikatu otwartego, ten przekaz będzie bardzo mocno odbierać, chociaż nie będzie go słyszał, ale będzie go odbierać i będzie na niego reagować. I bardzo was proszę także o to, żebyście to przetestowali po prostu, co mówię, bo to kapitalnie nadaje się do przetestowania. Mianowicie, co takiego mówimy, nie mówiąc w takim razie? Zamieńmy to teraz na słowa i z tego przekazu nieświadomego zróbmy przekaz w pełni świadomy. Czyli gdybyśmy chcieli odkodować tą informację, którą przekazujemy, w jaki sposób? Otwierając się emocjonalnie. My coś zachowujemy się tak, jakbyśmy równolegle coś istotnego ludziom mówili. To co takiego mówimy? No to dobrze, to teraz ujawnię ten niejawny przekaz. Zachowujemy się tak, jakbyśmy wypowiadali następujące zdanie. Zobacz, jesteś dla mnie ważnym człowiekiem, otwieram się wobec ciebie emocjonalnie i oczekuję od ciebie wzajemności. Oczekuję od ciebie również otwarcia się. Prawdopodobnie ten przekaz, który teraz podałem, jest powodem, dlaczego tak często ludzie zarażają się tą otwartością i będą się przed wami otwierać? Powodem jest to, że ten przekaz do nich dociera. Mimo, że go bezpośrednio nie słyszą, to jednak ten przekaz dociera. Dlatego prawdopodobnie jest tak mocny. Chciałbym też wam powiedzieć, że chciałbym wrócić właśnie do kwestii, dlaczego te webinary chciałbym, żeby były w najwyższym stopniu skuteczne. Dlatego, że dzisiaj omówiliśmy sobie pierwsze narzędzie. Natomiast każdy następny webinar, na którym kolejne narzędzia będę omawiać, nie będę ich omawiać tak jak dzisiaj i podając praktyczne i teoretyczne uzasadnienia i przykłady. Natomiast każde następne narzędzie będę podawać w taki sposób, że będę używać wszystkich narzędzi poprzednich i będę punktować te narzędzia, żeby łatwiej były dla was czytelne. Czyli na przykład w poniedziałek, jeżeli dobrze pamiętam, tutaj
przyjaciele mnie zaraz poprawią, ale jeżeli dobrze pamiętam, to w poniedziałek o godzinie 19 będę omawiać kolejne, drugie narzędzie, ale będę je omawiać już używając tego pierwszego, tak jak gdyby ono było naturalne w naszej komunikacji. I też zachęcam Was do tego, żebyście nie pisali swoich komentarzy na czacie trochę tak sztywno jak dzisiaj, tylko żebyście odważyli się ujawniać swoje emocje w związku z tym, że mnie słuchacie. No, czyli jest to okazja, żeby powiedzieć też, co Wam się podobało, co Wam się mniej podobało i dlaczego. Tak? To będzie taka okazja. Także będę liczyć na wzajemną naszą komunikację już w użyciu tego narzędzia. Kolejny z kolei webinar, który może tam za kolejny tydzień sobie zrobimy, to będziemy omawiać trzecie narzędzie w taki sposób, że już dwoma narzędziami będziemy się aktywnie posługiwać. Po to, żeby słuchajcie, nie robić takiego sztucznego podziału, że teraz jest teoria, a za moment będzie praktyka i za moment będą praktyczne przykłady. Żeby tego nie robić, ja cały przekaz będę opierać na komunikacie otwartym. Zobaczycie to już w poniedziałek, jak może wyglądać przekaz. Dzisiaj jeszcze się powstrzymywałem przed tym, dlatego że chciałbym stworzyć taki kontrast delikatny, tak? Chciałbym pokazać Wam, jak można teoretycznie i praktycznie też przedstawić pierwsze narzędzie. Natomiast w poniedziałek Wam pokażę, jak w zastosowaniu to wygląda. W zastosowaniu już do omawiania drugiego narzędzia. No, dzięki temu będziemy po prostu znacznie szybciej. Tutaj Aleksander napisał, że jest luzak, ale wstydzi się, że zostanie ośmieszony. To już jest dobry sygnał, że Olek potrafi o tym napisać, także, czy mam nadzieję też i powiedzieć, że wstydzi się ośmieszenia. No, to jest taki dosyć naturalny, też atawistyczny, słuchajcie, lęk przed ośmieszeniem, przed kompromitacją. I teraz są dwie metody. Dobrze, przy okazji Aleksander mnie sprowokował, to przy okazji opowiem Wam o tym, co zrobić, żeby obniżyć ten lęk przed ośmieszeniem. Są dwie metody na to, takie moim zdaniem. No jest więcej metod, ale te dwie są takie najskuteczniejsze. Pierwsze, jakkolwiek paradoksalnie brzmi, jest bardzo skuteczne. Otóż jeżeli boicie się kompromitacji, ośmieszenia, to zróbcie wszystko, żeby się maksymalnie, kurwa, skompromitować i ośmieszyć. Tak, żebyście już po prostu nie mogli się ośmieszyć bardziej. Wtedy następuje coś, co Amerykanie nazywają relief, czyli ukojenie, bo już wiemy, że już bardziej się, cholera, nie możemy ośmieszyć, już wszystko mamy za nami, już gorzej być nie może, to teraz może być tylko coraz lepiej. Nie, to oczywiście pół żartem, pół serio o tym mówię. Natomiast całkiem serio, gdybym miał na to pytanie odpowiedzieć, no to można uniknąć ośmieszenia i zredukować stan napięcia właśnie w ten sposób, jak zrobił Aleksander. Mianowicie ujawniamy, że boimy się ośmieszenia. Czyli po prostu powiedzieć o tym w komunikacie otwartym. Kochani, chętnie Wam w takim razie coś zademonstruję. Czy na przykład, no dobrze, gdybym miał tak od siebie coś powiedzieć, tak? Bardziej aktualnego. A, okej. Okay. Chyba mam pomysł. Słuchajcie, no mógłbym przed Wami zarapować. Nigdy nie rapowałem, tak? W ogóle nawet nie wiem dokładnie, co to jest rap. Wiem, że to Afroamerykanie wymyślili w Stanach Zjednoczonych, ale nawet nie znam historii za dobrze. Czego się zresztą wstydzę, że tak dobrze nie znam, ale nigdy nie byłem zainteresowany rapem. I teraz, czy mógłbym teraz, na przykład tu i teraz, coś o kurwa cieniu, mgły ostrym, czy mógłbym wam coś zarapować? Na pewno bym tego nie zrobił w roli cholera prezydenta. No bo trzeba być debilem, i trzeba mieć debilnych doradców, żeby pajaca robić z prezydenta własnego kraju. No, na pewno bym czegoś takiego nie doradził, ale już wątek pozostawmy. Natomiast, no okej, okay, nie jestem prezydentem, mam spieprzony wizerunek maksymalnie, skutecznie mnie deptano w ziemię, no co mi szkodzi, mogę zarapować. Tak, no to gdybym chciał teraz ujawnić to, co Aleksander, no to bym powiedział, słuchajcie, jasne, że to mogę zrobić, ale póki co blokuje mnie trochę lęk.
blokuje mnie trochę lęk przed ośmieszeniem. Co prawda mówię sobie, no dobrze, skoro prezydent może z siebie robić idiotę, no to dlaczego Tymochowicz miałby sobie z siebie nie zrobić idioty? Ale może właśnie tym powinienem się odróżniać od prezydenta, między innymi tym. No dobrze, czyli jeżeli boicie się ośmieszenia i jeśli to was hamuje przed czymś, żeby coś zrobić, żeby coś wykonać, obojętnie czy to wykonacie, czy nie wykonacie, ale chcecie zredukować ten strach, to powiedzcie o tym. Powiedzcie ludziom o tym, że boicie się ośmieszenia. I teraz następna sprawa. W trakcie wykładu, słuchajcie, powiedziałem o tym, że taką zmorą polską jest ciągłe ocenianie. My kurwa wszystkich na każdym kroku, nie boję się mocniej o tym powiedzieć, bo to jest wkurwiające, wszyscy się oceniamy. No nie wiem, czy nie macie dosyć tego wiecznego, ciągłego oceniania przez najbliższych, przez sąsiadów, przez no, znajomych, przez Facebook, przez wszystkich. No jest to jakaś tragedia po prostu. Amerykanie uczą się, a propos stylu bycia, tego American style, Amerykanie uczą się od szkoły podstawowej, żeby nie oceniać. I don't want to judge you. Uczą się tego magicznego słowa. I no want to offend you, to judge you, to hurt you. Uczą się tego, że nie chcę cię oceniać, nie chcę cię zranić, nie chcę wyrokować na twój temat. Od najmłodszych lat stare pryki w Polsce nie mają o tym pojęcia, że nie wolno oceniać, trzeba przestać wreszcie oceniać. Dlaczego? Dlaczego nie warto oceniać innych? Oczywiście można swoje zdanie powiedzieć, ale już wiecie jak, w formie emocji, że na przykład przykro mi jest obserwować Tymochowicza, który się wkurwia, mówiąc na temat oceniania, jeszcze przeklina do tego. Wolałbym, żeby zachował jakąś większą kulturę. Tak? No można to powiedzieć w komunikacie otwartym na przykład. Ale nie trzeba oceniać. Typu Tymochowicz, kurwa, jesteś debil, bo coś tam. Tak, to jest właśnie ta umiejętność. Mam nadzieję, że ten przykład jakby jest dosyć wyrazisty. No dobrze, powiedzmy jeszcze na koniec taką rzecz. Okej, ale co zrobić, kiedy, no wy już o tym wiecie, tak? Ale całe wasze otoczenie, całe wasze środowisko, cała Polska o tym nie wie jeszcze. Że nie wolno, nie należy, nie powinno się oceniać innych, ponieważ to grozi oceną własną, tak? Czyli cena, jaką płaci ktoś, kto ocenia, jest taka, że też będzie oceniany. A co to znaczy, słuchajcie, oceniać innych? Oceniać innych to znaczy z największym prawdopodobieństwem dopierdolić. Nie bójmy się tego słowa. Dlatego, że no, jak często my oceniamy pozytywnie inne osoby? No nie oszukujmy się. Nikogo prawie nie oceniamy pozytywnie. Jeżeli mamy okazję do oceny, to mamy okazję do tego, żeby przypieprzyć komuś po prostu. Dlatego ocena zawsze w Polsce w szczególności jest synonimem bardzo złej oceny, negatywnej oceny. Także po pierwsze, jeśli już bardzo chcecie oceniać, okej, róbcie to, ale oceniajcie pozytywnie. A w każdym, zastrzegam wam, że w każdym człowieku można znaleźć coś pozytywnego, co możemy ocenić jako coś dobrego, jako coś pozytywnego i na tym polecam, żeby się skupiać. No dobrze, ale co zrobić, kiedy ktoś właśnie z tego otoczenia, kto nie kupił książki Otwarty Komunikat i nie ma pojęcia o tym wszystkim, o czym wam mówię, no dalej was będzie oceniać. Już wiecie, jak na to zareagować. Zamiast powiedzieć, ty kretynie, odpieprz się ode mnie, przestań mnie oceniać, już wiecie, jak to zrobić. Możecie powiedzieć bardzo spokojnie, słuchaj kochany, no przygnębiasz mnie, wyrządzasz mi tutaj krzywdę, czy ranisz mnie niepotrzebnie, dokonując oceny. A poza tym sam się wystawiasz na ocenę. No nie rób tego, tak? Nie rób tego więcej przy spotkaniach ze mną. Jeszcze na taki całkiem koniec chciałbym wam powiedzieć, że to nie jest tak, że komunikat słaby, komunikat jest słabym komunikatem, jest bardzo mocnym, może być najmocniejszym komunikatem. Dlatego, że ujawniając nasze emocje,
Generalnie powinniśmy mówić spokojnie o naszych emocjach. I teraz wyobraźcie sobie taką rzecz. Wyobraźcie sobie, że ktoś was atakuje. Ktoś was atakuje, wymyśla was. To naturalną reakcją jest atak. Tak, to, że wy też będziecie mu wymyślać, to też, że będziecie przeklinać i że będziecie atakować. Do tego są wszyscy przyzwyczajeni. To jest naturalne. Dlatego ludzie nauczyli się za pomocą mechanizmów obronnych natychmiast stawiać taką szybę pancerną, mentalną i po prostu to i tak do nich nie trafi. To wszystko, co negatywnego powiecie, nie trafi do tych ludzi. Natomiast jeśli powiecie spokojnie, jeśli powiecie w komunikacie otwartym, po pierwsze, jak negatywne emocje to wywołało, a potem pokusicie się, żeby dociec źródła, dlaczego ten ktoś jest tak agresywny. Czyli na przykład jeżeli nawet, no nie polecam tego, ale nawet gdybyście chcieli bardzo mocno wykorzystać komunikat otwarty po to, żeby zranić kogoś, no zawsze możecie powiedzieć, no, że jest wam przykro obserwować to, że ktoś sobie nie radzi z problemami, no nie wiem, czy impotencji, czy czegoś innego i zamienia to w taką niepotrzebną agresję, która rani, która po prostu niepotrzebnie rani. Słuchajcie, nikt nie jest przygotowany na to psychicznie, mentalnie, żeby usłyszeć mocne rzeczy stowarzyszone z emocjami własnymi i wypowiedziane w spokojny, zrównoważony spokój. Wtedy to trafia prosto w serce. Ale to jest skrajny przykład. Ja tego oczywiście wam nie polecam. Ja polecam, żebyście się skupiali na tym, żeby budować absolutnie pozytywne relacje z innymi ludźmi. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze, dlatego że to będzie profitować. I nie mogę nie wspomnieć jeszcze o jednym. Dlaczego to jest takie ważne, żeby mówić pozytywne rzeczy, żeby się skupiać na pozytywach? Dlaczego to jest takie ważne, żeby widząc drugiego człowieka nie oceniać go, tylko skupiać się na tym, co dobrego widzimy w drugim człowieku i mówić o tym? Dlaczego to jest ważne, słuchajcie? Dlatego, że nasz umysł ma fatalną, potworną cechę. Nie zmienimy tego. Mianowicie nasz umysł lepiej albo gorzej potrafi zapamiętywać. Do tego służą różne mnemotechniki zapamiętywania. Natomiast jeżeli coś bardzo negatywnego się wydarzy, do końca życia nie będziemy w stanie o tym zapomnieć. Dlatego też niezależnie od komunikatu otwartego bardzo was przestrzegam przed jednym. Często jest tak, że najbardziej ranimy naszych najbliższych. Bierze się to trochę, słuchajcie, stąd, że czujemy, że możemy sobie pozwolić na więcej, bo przecież najbliższe osoby nam zawsze wybaczą i niepotrzebnie ranimy najbliższych. I przy tej okazji tego ranienia najbliższych często, przy okazji jakiejś kłótni, jakiegoś konfliktu, bardzo często zauważyłem, ludzie popełniają potworny jeden błąd. Mówią za dużo. Za dużo niepotrzebnych rzeczy. Pamiętajcie, że te złe rzeczy, które wypowiadacie w momencie konfliktu z bliską osobą, one nigdy nie zostaną zapomniane. One zawsze będą pamiętane i one zawsze będą się gromadzić. Nie ma takiej sztuczki, która pozwoliłaby zapomnieć złe słowa wypowiedziane. One będą pamiętane czasem aż do śmierci. Dlatego lepiej jest po prostu złych rzeczy w ogóle nie mówić. I tym akcentem, mam nadzieję, pozytywnym chciałbym zakończyć. Chciałbym wam jeszcze raz powiedzieć, że nie ma przesady w tym, że uważam, że możecie, że nie mamy podstaw żadnych. Prawa uważać, że jesteśmy gorsi od Amerykanów. Nie jesteśmy gorsi. Za pomocą książki Komunikat Otwarty możecie być 50 razy lepsi od Amerykanów. Nikt z nich nie stosuje, mieszkałem tam wiele lat, nikt nie stosuje 10 nawet narzędzi komunikacji otwartej, a co dopiero 50. Możecie być znacznie lepsi, znacznie skuteczniejsi od Amerykanów. Dlatego przypominam wam, dzisiaj trwa promocja do godziny 19 następnego dnia, czyli jutra. Można ją w promocyjnej cenie jeszcze kupić. Potem też będzie dostępna, ale w swojej stałej cenie 89 zł. Natomiast postaram się na każdym webinarze opowiadać, omawiać z wami jedno
Jedno narzędzie więcej. No tutaj Aleksander napisał, że dużo lepszy live niż poprzedni. Bardzo dziękuję za taką uwagę. Myślę, że to będzie, że ten efekt będzie się wzmacniać. Tak, dlatego że ja dzisiaj, ja specjalnie chciałem też stworzyć taki kontrast. Pokazać wam, że jak można bez użycia komunikatu otwartego, całkowicie, a starałem się poprzednio nie używać żadnego z narzędzi. No dzisiaj to tak połowicznie troszkę, ale też było, mało było użycia bezpośredniego w stosunku do was komunikatu otwartego. Natomiast za każdym razem będzie to coraz mocniejsze. Także nie tylko chciałbym filozofować na temat komunikatu otwartego, nie, chciałbym podać się sam weryfikacji, tak? Chciałbym, żebyście przetestowali najpierw na mnie, tak? Na ile będę wobec was coraz bardziej skuteczny, mam nadzieję. Także dziękuję wam bardzo, kochani, za uwagę. W poniedziałek chciałbym przypomnieć, mamy następny live, o godzinie 19 też, gdzie będziemy omawiać drugie narzędzie. No zdradzę tylko tyle, że to jest teoretycznie podobne narzędzie. Teoretycznie. Teraz się, przepraszam, staram ustawić tak, żeby żarówka na suficie was nie raziła, bo nie przemyślałem, jak może przeszkadzać oświetlenie. OK, następnym razem będziemy to doskonalić coraz mocniej. W komunikacie otwartym chciałbym wam powiedzieć, że wiele osób mnie pytało, dlaczego zawsze występuję w białej koszuli, więc w ramach rebelii, w ramach protestu chciałem się ubrać na czarno dzisiaj, ale jeden z moich przyjaciół mnie skrytykował. Powiedział mi nie wprost, ale powiedział, że chujowo wyglądam w czarnym, więc w ostatniej chwili się przebrałem. No okej, okay. Tak naprawdę nigdy nie przywiązywałem, słuchajcie, żadnej uwagi do ubioru ani uczesania. Zawsze mnie bawiło to, jak dziennikarze na przykład pisali o mnie, że z jednej strony wizażem, makijażem czy cholera, Bóg wie czym się wizerunkowo zajmuje, a z drugiej strony no, włosy ma potargane, jakie ma, rozchełstaną jakąś tam koszulę i coś. No wynika to z pewnego, a przy okazji się podargałem, wynika to z pewnego niezrozumienia, słuchajcie, dlatego że ja wizerunkiem się nigdy nie zajmowałem. Zresztą cholera, nie znam się na tym, tak? To widać po mojej fryzurze, to widać po moim ubiorze. Nigdy wizerunkiem w sensie wizażu czy wyglądu nie zajmowałem się. Dla mnie wizerunek oznacza całokształt postrzegania człowieka poprzez głównie jego sposób bycia i komunikowanie się. To jest ten główny, to są te główne czynniki, które kształtują wizerunek, a nie cholera to, czy mamy krawat czerwony, czy różowy, czy biały. Tak naprawdę to olewam. Zawsze to lekceważyłem, nigdy to. Piotr napisał, że to nie żarówka, tylko aureola. No tak, niech tak będzie. Dobrze. Okej. To jeszcze raz w takim razie ogromnie wam dziękuję. Chciałbym powiedzieć, że bardzo się uaktywniłem na rynku książek, bo nie tylko piszę równolegle o komunikacie otwartym dalszą część, ale również o tym, jak prosto w Polsce można zniszczyć dowolnego człowieka. Robię to nie po to, żeby uczyć ludzi niszczyć innych, ale po to, żeby uświadomić, jak jest to łatwe i przez to jak najwięcej osób odpornić przed tym wszystkim, co zastosowano na mnie. No ale postaram się na sobie tak dużo już nie skupiać uwagi. Skupimy się bardziej na samych narzędziach. Także okej, bardzo wam dziękuję za uwagę. Zapraszam w poniedziałek na następną część. I dla was jeszcze miłego dnia, dla mnie już będzie noc. To trzymajcie się, cześć.